Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj zapraszam na przegląd pomidora jantar. Uprawiałam go w tym roku pierwszy raz, zachęcona wieloma pochlebnymi opiniami w internecie na jego temat, na temat właśnie jego plenności, odporności i smaku. Uprawiałam go tylko w gruncie, ponieważ właśnie na opakowaniu z nasionami były takie właśnie wskazówki, że jest bardzo dobry do uprawy gruntowej, chociaż oczywiście do uprawy w szklarni lub tunelu również się nadaje. Jest to odmiana dosyć wczesna, bo on właśnie taki jak jeden z pierwszych u mnie zaczął owocować, zresztą tutaj widzicie datę, a późno wsadzałam w tym roku pomidory do gruntu. Dosyć ładnie zawiązywał te owoce, owoce bardzo ładne i kształtem i kolorem. Ja, jak już mówiłam, bardzo lubię żółte i pomarańczowe pomidory, no i ten ma przepiękny taki właśnie słoneczny kolor. Zresztą jego nazwa, podejrzewam, właśnie pochodzi od słowa jantar, czyli bursztyn. No to by się właśnie zgadzało. Ten kolor właśnie taki bursztynowy jest. O swoich wrażeniach właśnie z uprawy w gruncie to za chwileczkę opowiem. Myślę, że też nie osiągnął u mnie swoich możliwości, maksimum możliwości, ze względu na dosyć słabą glebę, jaka u mnie jest w ogrodzie. Piasek, klasa szósta. Teraz będzie pomidorek jantar. Krzak nie za wysoki. Owoców w wyższych tych gronach mało. Pierwsze grono najładniej obrodziło. Taki, wiecie, żółciutki on jest. No i ten pierwszy dzisiaj zerwiemy. Widzę, dojrzało jest. No i zobaczymy. Jantar. Odporność taka średnia, bo tutaj widzicie, już są jakieś zmiany. No więc zobaczymy, jaki w smaku będzie. A teraz zapraszam do degustacji. 78 pomidor jantar. Mam go pierwszy raz i zobaczymy teraz, jak będzie smakował. No, całkiem ładny w środku pomidorek. Taki bewsztyk, ale dosyć dużo ma te komory nasienne. Bardzo piękny kolor. No i teraz spróbujemy. Muszę wam powiedzieć, że jest bardzo, bardzo smaczny. Taki słodkawo-kwaskowy, ale taki konkretny smak, nie mdły. Bardzo mi smakuje jantar. No ja chyba z niego nie będę brała nasion, bo ja go chyba mam w paczce. Już takie kupione. No zobaczymy. Ale fajny, trzyma się tak, jak się przekroi, o zobaczcie, na plaster. To konkretny plaster na kanapkę, nie wypływa z niego nic. Taki ścisły, dobrze, dobrze formę trzyma. No bardzo, bardzo fajny, podoba mi się. Jantar. No i to będzie na dzisiaj wszystko na temat tej odmiany. Myślę, że będzie ona u mnie uprawiana w kolejnych latach. Podoba mi się właśnie, że nadaje się do uprawy w gruncie, nie sprawia większych problemów. Jeśli ktoś z was uprawiał już tego pomidora, to proszę podzielcie się pod filmem w komentarzach, bo to bardzo też pomoże osobom, które się zastanawiają, czy tą odmianę wybrać, jakie ona ma właśnie zalety, wady, bo wiadomo, najlepsze to są własne doświadczenia i spostrzeżenia. Oczywiście, jak uda mi się znaleźć jakieś tam linki, gdzie go można kupić, bo to dosyć popularne są nasiona, praktycznie nawet w jakichś sklepach ogrodniczych można je nabyć, ale jeśli coś znajdę, to tam wam pod filmem zalinkuję. Też będzie tam link do playlisty o wszystkich pomidorach, jakie właśnie uprawiałam. Zachęcam do zajrzenia, zwłaszcza myślę, przydać się to może teraz w tym okresie, kiedy już pomału myślimy o następnym sezonie, zaczynamy już kompletować sobie nasiona, coś tam zamawiać. Także zachęcam wszystkich.
Na dzisiaj już się żegnam, kochani. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego odcinka. Pa, pa.